zdrowia, szczególnie dla normalnych. No kiedy Trump mówił, że go szpiegują, no to nie żartował. Przepraszam, subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, szpiegowali. Komuniści amerykańscy szpiegowali własnego prezydenta. No i teraz pytanie jest, czy za to oszustwo ktokolwiek pójdzie siedzieć? No nie przypuszczam. Czy za to kłamstwo ktokolwiek wyleci z pracy? No również nie przypuszczam. Czy ktoś za fabrykowanie tych steków bredni, w którą wierzyli naiwni komuniści Lenina, ktoś będzie wysłany do gułagu? No też nie przypuszczam. No straszne, straszne jest to, że Ameryka doszła do takiego stopnia, że komuniści po prostu, i to szczególnie Partia Demokratów, tak? Partia Demokratów, która zawsze walczyła za wolnością wypowiedzi, teraz chce zlikwidować wolność wypowiedzi. Partia Demokratów, która zawsze krzyczała, że musi być sprawiedliwość i równość, jest przeciwko równości i sprawiedliwości. Partia Socjalistów Demokratów, którzy zawsze byli przeciwko zamordystycznym rządom, teraz wprowadzają zamordystyczne rządy. To jest po prostu straszne. No, zobaczymy, jak społeczeństwo zareaguje. Wszystko idzie w kierunku totalitaryzmu, bo nawet eliminacja pieniędzy, nie będzie gotówki, wszystko będzie przez banki, także że rząd centralny może zablokować albo nie zablokować przelew pieniędzy, albo ukraść pieniądze. No teraz już tak się stało, że pieniądze, które były zbierane przez prywatną kompanię, która zbiera pieniądze, potrąca potężne procenty, bo oni tam chyba zabierają chyba z 10% tego, co zbierają, także to nie jest instytucja charytatywna. No i oni zdecydowali, że wszyscy ci, co wpłacali pieniądze dla wszystkich tych kierowców ciężarówek, to te pieniądze oni przeleją na inne konto, na czarne życie, znaczy, czyli ukradną na oczach wszystkich i w ogóle się nie przejmowali. No ale wygląda na to, że teraz ta bezgotówkowy obrót pieniężny w rękach komunistów, no to będzie straszne, No w Kanadzie rząd chyba się Trudeau utrzyma, no to co on zrobił, teraz wprowadził stan wyjątkowy, czyli można powiedzieć stan wojenny, nie wyprowadził jeszcze czołgów na ulicę, no ale wyrzuca z pracy, zabiera prawa jazdy, represje są nieprawdopodobne. W Kanadzie represje dla tych ludzi, których tam policja zwinęła, są likwidują im życie, niszczą im życie. W Ameryce podobnie. W Ameryce komuniści robią mniej więcej to samo. Przez 4 lata komuniści chcieli zlikwidować prezydenta Trumpa, no i jego zwolenników. 80 parę milionów obywateli, którzy głosowali nieustannie, było to wszystko oszukiwane. Prasa, telewizja i internet, no to jest komunistyczna aż po oczy. Propagowała to oszustwo przez 4 lata, te sławetne czy niesławetne te plotki o tym, że Ruscy mają Trumpa w ręku, no bo on miał ten tak zwany złoty prysznic. O co to chodziło? No ten złoty prysznic, no to miało być zdjęcia Trumpa w sytuacji bardzo jednoznacznej z panienką za pieniądze w hotelu moskiewskim. No ja jak to usłyszałem, miałem ciężką dyskusję, taką ostrą dyskusję z takim hardkorowym socjalistą. No jego przyrodkowie nie wylądowali w Izraelu, tylko wylądowali w Ameryce, wychowany w Nowym Jorku. No i on hardkorowy socjalista, hardkorowy lewak, to właśnie tłumaczył ten złoty prysznic. Ja mu powiedziałem, no nie powiedziałem, że jest debilem, no powiedziałem, jak on sobie to wyobraża, żeby Trump
robił takie rzeczy, kiedy wszyscy w Ameryce, wszyscy ogarnięci wiedzą, że wyjazd do Moskwy, no to tam kamery są w każdej ścianie, tam mikrofony są w każdym suficie, tam każdy trzech na czterech ludzi naokoło kręcących się, tych, którzy przyjechali z Ameryki, no to są jak nie z NKWD, to z Urzędu Bezpieczeństwa, to z innych jakichś rzeczy i starają się tylko załatwić. I się go pytałem, dlaczego uważa, że Trump byłby w stanie być tak głupi. No ale teraz podsłuchiwania, ten specjalny konsul, czy specjalny doradca John Durham, no to odkręca, pokazuje tam powoli, patrzy, co się dzieje na ten temat rosyjsko-trumpowej zmowy, no bo to ten tak zwana collusion, no to miało być to, że Ruscy pomogli w tej zmowie wygrać Trumpowi. No wszystko to było zrobione i wszyscy normalnie przez ostatnie 4-5 lat wiedzieli, że to wszystko było tak grubymi nićmi szyte, jak ten złoty prysznic w Moskwie. No i teraz Durham zaczyna oskarżać, wypełnia papiery w sądach, no i teraz nadchodzą bardzo niepokojące informacje. W zeszły piątek wypełnił te papiery w sądzie. No i wszystko wskazuje na to, że Hillary Clinton, że cała kampania Hillary Clinton, no to starała się zebrać jak najwięcej tego brudu, żeby móc rzucić na Trumpa. Doszło do tego stopnia, że oni nawet monitorowali, szpiegowali, pilnowali i widzieli, co się dzieje w Białym Domu, bo te wszystkie serwery, które przeprowadzały te wszystkie wiadomości, były do ich dyspozycji. No. To jest po prostu nieprawdopodobne. No, gułag, więzienie, wyrzucenie z pracy, to im się należy, ale to się nie stanie, no bo lewakom nigdy się nic nie stanie. Lewakom, komunistom, komuniści kryją komunistów, tak już było wszędzie, w Polsce, w Rosji, na Kubie. Oni po prostu są przesuwani, a mają wykończyć normalnych konserwatystów. Michael Sussman, no to to był prawnik, który reprezentował kampanię Clintona, pracował w firmie Perkins, w firmie prawniczej, no i on jest oskarżony, że kłamał do Federalnego Biura Śledczego we wrześniu 2016 roku, kiedy on się spotkał z agentami i pokazał dokumenty o bardzo takim tajemniczym i sekretnych połączeniach internetowych pomiędzy Trumpem a bankiem Alfa. No i on to wszystko tam pokazywał. No i te oskarżenie pokazuje, że fałszywie powiedział, że on nie ma nic wspólnego z Clintonową i on się tylko przedstawiał, no, że jest tylko dobrym obywatelem, jest uczciwym obywatelem, że jako taki chce pomóc prawu i porządkowi. No to jest makabryczne. On się również spotykał z dyrektorem technicznym z jednej firmy. Okazało się, że to jest Rodney Joffe, no a facet pracował dla New Star Incorporation. Joffe wykorzystywał swoją pracę czy swoje kontakty, no, robił badania na uniwersytetach amerykańskich, no ale i również filtrował wszystkie te informacje, które mogłyby zaszkodzić czy pokazać komunikację Trumpa. Co było jego celem? Celem tego Joffa, no to było to, żeby no dorzucić jeszcze więcej tego brudu, żeby spełnić i zadowolić pracodawców, czyli całą bandę naokoło Clintona.
No i to mu się bardzo udało. To mu się udało, te wszystkie zakłócenia, ingerencje, no były bardzo owocne, te wszystkie informacje przekazywane do środków masowego przekazu, zrobiły swoje. No, szokujące jest, albo nie szokujące jest to, że Joffe i jego towarzysze, no po prostu kopali jak tylko mogli. Używał on dostępu do serwerów i do komputerów i do miejsc, które nie były normalnie dostępne dla publiczności, włącznie z tym, jaki jest ruch internetowy nie tylko pomiędzy Białym Domem, no ale również jego hotelem, jego domem, nawet jego lekarzami. No oni mieli dostęp do całego tego sprzętu, no i bardzo to w sumie czuły, można powiedzieć, czułe informacje przez co przechodzą, i to jest nieprawdopodobne, żeby nikt w Białym Domu o tym nie wiedział. Prawdopodobnie wiedzieli, ale nic nie robili. Tak, także cała ta sitwa, całe te bagno Waszyngtonu jest po prostu tak głęboko w tym wszystkim zanurzone. Ta komunikacja Białego Domu, no to powinna niby być bezpieczna. No i coś takiego, że ktokolwiek, kto został przyjęty do pracy, mógłby takie rzeczy robić, jest to co niewyobrażalne, ale jest bardzo alarmujące, no i przerażające. To jest przerażające, że takie rzeczy się dzieją, tak? No, celu święca środki dla komunistów, to jest... Oni zawsze dochodzą do wniosku, że najważniejszy jest cel, a później dopiero te środki. Te wszystkie pomyśleć o tym, czy zrozumieć, że te dane były wykorzystywane do politycznego zniszczenia przeciwnika, no to jest skandal. To jest skandal, który wymaga jakiejś reakcji, wymaga jakiejś komisji. No i to będzie się działo. To się będzie działo, no ale po listopadzie 2022, za 8-9 miesięcy, kiedy Kongres, Izba Reprezentantów i Izba Senatu przejdzie, będzie większość republikańska, normalni znowu zaczną głosować, normalni zaczną rządzić, no to się wszystko jakoś odkręci. Jak to mówią, oliwa sprawiedliwa zawsze na wierzch wypływa. No później te oskarżenie złożone do sądu, no to pokazuje, że John Durham twierdzi, że to nie tylko było przed tym, jak Trumpa wybrano jako prezydenta, no ale już nawet w tym czasie, kiedy został prezydentem. Sussman spotkał się z drugim agentem federalnej agencji, żeby właśnie pokazywać, że ma brud na Trumpa. No i stawiał właśnie zarzuty, że to wszystko jest jego te połączenia, jego te zmowa z Moskwą jest bardzo silna. No ale wszystko podsłuchiwali, gdzie tylko Trump był zaangażowany, czy gdzie przebywał. Te Sussman twierdził, że są bardzo podejrzane połączenia pomiędzy ruskim operatorem telefonicznym i Białym Domem, no ale to było oszukaństwo, to było jedno wielkie oszukaństwo, no i fałszywe twierdzenie, że Sussman nie pracował dla Clintonów. No, Clintonowej nic się nie stanie, Clintonowa chce jeszcze startować na stanowisko prezydenta jeszcze raz, no wygląda na to, że Biden, no to będzie odsuwany, ale nie mają kogo wybrać. No i to będzie wielka porażka po kongresie 2022, no to będzie następna porażka na stanowisko prezydenta. Jak Sussman szpiegował tam i wąchał, węszył i to wszystko sprawdzał,
Pytanie jest, kto miał dostęp do tego, co on znalazł. Pytanie jest takie, kto zaaprobował to, co on tam szukał i znajdywał. To, kto się zgadzał na to, żeby on mógł pilnować czy patrzeć, co się dzieje w Białym Domu. Kto w FBI wiedział na ten temat, kto w Białym Domu wiedział na ten temat. No, to wszystko jest bardzo podejrzane. No, Clintonowa i cała reszta na pewno wiedzieli z oddali, że to się dzieje. Te wszystkie rewelacje, ten akt Steele, no to właśnie między innymi ten złoty prysznic, to wszystko się zaczęło od ruskiego szpiega, który dostał się do pracy w Waszyngtonie i on to wszystko powielał, rozkładał, te wszystkie zarzuty były przekazywane na wyższe poziomy Federalnego Biura Śledztwa, na Centralnej Agencji Wywiadowczej i tak dalej, i tak dalej. No ale tam było pełno towarzyszy, którzy rzucili się na to, bo wierzyli. Wierzyli komunistycznie w to, że w co chcieli wierzyć. No i cały to jest problem, że ci zażarci komuniści, im dużo nie potrzeba. Tam usłyszą jakąś brednię, ale wierzą w to, no to wszystko robią. Robert Mueller, następny baran, spędził 2 lata, wydał kilkanaście milionów na sprawdzanie, no i nic nie odkrył. Robert Mueller, następna komunistyczna świnia, która w zasadzie no, zawiodła. Zawiodła cały naród, zawiodła całą Amerykę. No i kampania Clintona, no ciągle wsadzała te informacje, żywiła środki masowego przekazu, no ale te środki przekazu, czy one były naiwne? Nie, oni też są komunistami, też są lewakami, też cel uświęca środki i oni chcieli to słyszeć, no i usłyszeli to, co chcieli usłyszeć. Używali te środki technologiczne, platformy, połączenia, serwery i tak dalej, i tak dalej. Jakby ktoś napisał książkę przygodową na ten temat, że ktoś może podsłuchiwać Biały Dom, no to ani Hollywood, ani Netflix chyba by nie wziął to na tapetę, bo by powiedział, że to jest tak nieprawdopodobne, że nie będzie robić filmu z tego. No a jednak to była prawda. Te wszystkie, te Durham, no pokazuje, że tam te zamieszania, wymieszania, połączenia wśród tych lewaków, wśród komunistów, no i cała zmarnowanie, można powiedzieć, też wyborów 2020, no bo to jest jakieś tam pokłosie tego po prostu rzucania tym fałszywym brudem, fałszywym gównem na lewo i prawo, doprowadziło do tego, że Biden został wybrany. Doprowadziło do tego, że mamy prawie 9% inflacji, że jest w czasie tej paniki COVID-u są aresztowania i tak dalej, benzyna droga, no co tu dużo mówić, no jest jeden wielki bałagan przez to, że komuniści po prostu kłamali. Zdrowie dla normalnych, subskrybujesz, dziękuję bardzo, polecasz, dziękuję, jeszcze bardziej nie subskrybujesz, tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, czasami zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów, dziękuję, że wierzycie, Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Gdziekolwiek jesteście, bądźcie uczciwi, bądźcie tradycyjni, no bo widzicie, co się dzieje. Cel uświęca środki, no i komuniści są w stanie dojść do władzy na dwa lata, ale niszczą naród, niszczą państwo. Przekaz dla socjalistów. No i mam nadzieję, że słuchacie takich rzeczy, że studiujecie te wszystkie rzeczy, które ja opowiadam o tych waszych towarzyszach, no i się dokształcacie i sprawdzacie, czy tak faktycznie jest. No, także John Durham zrobił dobrą robotę.
na komuniści. Komuniści niestety wbili sztylety w plecy demokracji amerykańskiej. Zdrowia dla normalnych.